Przez 3 dni w Krynicy Zdroju w dniach 25-27 marca odbywał się turniej młodzieżowy pod nazwą Tauron Hockey Cup. Rywalizowali zawodnicy w kategorii junior. 3 polskie drużyny grały, żeby pomóc drużynie z Ukrainy. Galicyjskie Lwy, która wyjeżdża na turniej 7 kwietnia w zorganizowaniu transportu. Panie trenerze, jak Wam się tutaj podoba w Krynicy? Wiem, że również nasze miasto jest bardzo gościnne i chciałabym, żeby Pan trener powiedział kilka słów tutaj o swoim pobycie, o zakwaterowaniu, o treningach i Waszych planach w tej trudnej sytuacji, niewątpliwie jak i dla Pana trenera, jak również dla podopiecznych. Dziękuję serdecznie za wszystko, co robi dla nas polska strona. To jest naprawdę nie ma słów. Moje kwarterowanie, mieszkamy, zostrzeli nas dużo dobrze. To naprawdę dużo dobrze. Dziękuję bardzo województwu, burmistrzu, no i zwisno klubu KTH, конечно, zmogli zrobić taki i turniej i takie umowy dla naszych, dla treninga, dla wszystko, to chłopcy no dużo zadowoleni i dużo wdzięczni. Panie prezesie, chciałam się zapytać. Wiem, że klub przygotowuje się z drużyną seniorską do udziału w turnieju finałowym Mistrzostw Polski, ale również no, zauważyłam, że pan prezes bardzo aktywnie uczestniczył i poświęcił też swój czas i zaangażowanie w organizację tego turnieju. Skąd pomysł tak i no, w mojej ocenie tak duże serce, żeby dbając również o swoich zawodników, a również klub stał się organizatorem tego turnieju, gdzie 3 polskie drużyny zagrały dla dzieci, zawodników swoich, można powiedzieć, młodszych koleżanek. Też są zawodniczki w drużynie? Tak. Jak również dla kolegów ten turniej.
Cieszymy się bardzo, że udało się ten turniej zorganizować. Jak najbardziej my zawsze jesteśmy radzi, jeżeli możemy coś takiego zorganizować, tym bardziej, że wiemy, co się na Ukrainie dzieje, że wojna nie pomaga po prostu. Dlatego my cieszymy się, że mogliśmy pomóc chociaż w ten sposób, że zorganizowaliśmy ten turniej i dzięki temu turniejowi drużyna z Ukrainy pojedzie sobie na turniej. No cóż, dzięki na pewno też pani Katarzynie Zygmunt, koło mnie stojącej, ten turniej jest zorganizowany, bo pani Katarzyna, jak wszyscy wiedzą, po prostu lubi, kocha hokej, tak jak my wszyscy, tak jak ja, tak jak reszta Krynicy. No i miejmy nadzieję, że będziemy dalej współpracować i z drużynami ukraińskimi, i z innymi drużynami. Będziemy organizować takie turnieje i będziemy po prostu pomagać jako ludzie. Super, ja bardzo serdecznie dziękuję też w imieniu miasta Krynicy. Ten obiekt, który tutaj jest, mam nadzieję, że będzie służył przez wiele lat, będzie się też rozwijał i będziemy tutaj mogli gościć zawodników z całego świata. W czasie również, mam nadzieję, pokoju, który nastanie na całym świecie i zakończy się wojna, która jest bardzo niedobrym i przykrym doświadczeniem dla nas tutaj wszystkich, w szczególności dla naszej społeczności też hokejowej. Jeszcze można dodać na koniec, oczywiście nie udałoby się tego zrobić również dzięki sponsorom, za co serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy byli zaangażowani w ten turniej i partner tytułowy, oczywiście Tauron. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Tak jak źródło Kryniczanki, tak moje serce bije dla Krynicy.